Cześć, a dziś zapraszam Was na drugą część zakupów ubraniowych. Pokażę Wam wszystko, co kupiłam w Hemie w przeciągu ostatnich chyba 4 miesięcy. Ostatnia paczka, na którą czekałam, o której Wam wspominałam chyba we vlogu i nawet w holu ostatnim, to właśnie miała być paczka z butami i ze spodniami. Okazało się, że buty, mimo tego, że są przepiękne, są bardzo niewygodne, natomiast spodnie również mi nie pasowały. Niebieskie dżinsy były, słuchajcie, z bardzo dziwnego materiału, a te czarne spodnie zamówiłam dlatego, że ja miałam już dwie pary takich czarnych dżinsów z HM-u i one wytrzymały jakieś 2 lata. To jest bardzo długo jak na czarne spodnie, ponieważ ja je ciągle prałam, nosiłam i z nimi się nic nie działo. Dopiero teraz po tych 2 latach zobaczyłam, że one są już dość mocno przetarte na kolanach, pod kolanami i no nie nadają się już do chodzenia, więc postanowiłam, że kupię sobie nowe o takim samym składzie materiałowym jak te moje stare. I właśnie takie zamówiłam i byłam mega zdziwiona, jak, słuchajcie, zobaczyłam te spodnie, które przyszły, dotknęłam ich i mówię, kurczę, coś tu nie gra. Sprawdziłam ten materiał, mówię, Boże, no jest to samo na metce napisane, co na tych starych, ale słuchajcie, to były zupełnie inne spodnie. One już nie były tak wygodne, ten materiał był taki bardzo obłażący, więc stwierdziłam, że całe to zamówienie, tak jak dostałam, to odsyłam, ponieważ no niestety nic mi nie pasuje. Jeśli chodzi o to, co mam tutaj, to zacznę może od topów. Mam 2 topy, takie na ramionczkach. Jeden top na pewno jest jeszcze na stronie, zresztą ten drugi chyba też jest. Ten pierwszy to jest taki, zobaczcie, połyskujący srebrny top. Ja go kupiłam, szczerze mówiąc, myślą o jakichś takich letnich imprezach. Jeszcze go nie miałam póki co na sobie. On z jednej strony jest taki elegancki przez ten swój materiał, a z drugiej strony, zobaczcie, on jest cały taki jakby pocięty nożyczkami. I jest to bardzo fajne połączenie, bo z jednej strony jest coś eleganckiego, z drugiej takiego ala sportowego. Dodatkowo jeszcze on ma dość mocne te wycięcia, które odstają tutaj pod pachami, więc dość fajnie on wygląda, ale miałam ogromny problem, żeby dobrać sobie rozmiar, ponieważ najpierw zamówiłam 38 i okazało się, że 38 bardzo mi odstaje pod pachami. Zamówiłam 36 i okazało się, że 36 praktycznie w ogóle nie różni się od 38. Zamówiłam w końcu 34. Ja, słuchajcie, ja nie noszę 34, ja nie wiem, co to jest za dziwna rozmiarówka. I to 34 jakby najmniej mi odstaje, ale ja tak nie jestem przekonana do końca, słuchajcie, tej bluzki. Ja nie wiem, czy ja nie powinnam zostawić tej 38. Ta wcale nie jest mała, zobaczcie. Ale no nie wiem. Nie wiem, ona jest taka, wiecie, no nie jest jakaś bardzo obciśnięta cała, ale no nie wiem, słuchajcie, no może się trochę rozciągnie w praniu, albo będę ją nosiła, no zobaczymy. W każdym razie te bluzki kosztują 59 zł, ja miałam jakąś, ja chyba tej żadnej rzeczy nie kupiłam w cenie regularnej, wszystko kupowałam na jakichś zniżkach, minus 20, minus 15% i za tą bluzkę na pewno też dałam mniej. A drugim takim topem jest top taki bieliźniany. Ja strasznie długo szukałam takiego czarnego właśnie topu, ponieważ jak przymierzałam w sklepach, okazywało się, że niestety wcale nie jest łatwo dobrać taką bluzkę, bo ona z racji tego, że ten materiał w ogóle nie przylega do ciała, to trzeba uważać, żeby gdzieś tam za bardzo nie odstawał. I chyba nie da się dobrać tej bluzki tak, żeby on wszędzie ładnie przylegał, no bo przynajmniej ja na taką nie trafiłam, ale ta leży całkiem spoko. Była jeszcze khaki różowa. Ja wzięłam sobie czarną, bo tak pomyślałam, że gdzieś na jakiś, oprócz tego, że na imprezę można to ubrać, to można też ubrać pod jakiś sweter, pod coś, wiecie, coś rozpinane, jakąś ramoneskę, czy nawet katanę. I o dziwo, zamówiłam to w ciemno, w rozmiarze 38, tą bluzkę i jest idealna. Troszeczkę mi może gdzieś tutaj odstaje, ale to jest, słuchajcie, to jest naprawdę mało w porównaniu z tymi bluzkami, które mierzyłam gdzieś tam w sklepach, chyba w Pull&Bear i w Stradivariusie. Ta bluzka w oryginalnej cenie też kosztuje 59 zł i tak jak wspomniałam, kupiłam ją z rabatem. Kolejny jest t-shirt. Ja już taki t-shirt miałam, tylko kupiłam L-kę i był za duży, teraz wziąłam sobie M-kę. Wzięłam w takim jasnym różowym kolorze, bo pomyślałam, że na wiosnę myślę, że warto przejść na jakieś jaśniejsze kolory, chociaż u mnie to jest ciężko, bo ja najczęściej noszę mimo wszystko czarne bluzki, no i białe. Natomiast chciałam jakieś mieć coś w jakimś kolorze i właśnie postawiłam na taki blady róż.
Sama nie wiem, tak nie jestem przekonana do końca, czy on mi pasuje, ale no dobra, mam to, będę nosić. Dekolt jest dość duży. Myślę, że spokojnie możecie brać o rozmiar mniejszą tą bluzkę niż nosicie. Myślę, że dla mnie eska też byłaby dobra. Ten materiał jest taki delikatnie też połyskujący. Niestety jest też bardzo prześwitujący, tak więc jeżeli się decydujecie na kupno online, to musicie brać to pod uwagę, że wszystkie jasne kolory będą Wam prześwitywały, bo ja mam taką kremową i tak samo prześwituję. Te bluzki kosztują 39 zł, ja pamiętam, że tą kupowałam za 30. Mam też bluzkę w paski z takiego materiału, takiego troszeczkę grubszego, Wam zaraz ją pokażę. Wy się mnie kiedyś pytaliście o tą bluzkę, ją zresztą sobie tutaj przyniosłam, ponieważ już kilka osób mnie o nią pytało, ponieważ wstawiałam z nią zdjęcia chyba na Instagram w niej i miałam ją też w kilku filmikach i to jest, słuchajcie, ta bluzka. Nawet kiedyś Wam mówiłam, że ją podlinkuję, ale wiecie co? Ja byłam przekonana, że ta bluzka to jest ta bluzka. Okazało się, że one są zupełnie inne. Materiał jest ten sam. On jest dość taki sztywny po praniu i dość gruby, ale muszę Wam powiedzieć, że on jest bardzo przyjemny w noszeniu. Jak już ją założycie i chwilę ponosicie, to ona jakby tak robi się taka bardziej miękka i ja nie wiem, jak to nazwać, coś bardzo dziwne to jest, ale ten materiał zobaczcie, bo on taki z bliska jest dosyć, wygląda nawet na taki sztywny, ale jak ją już założycie, to on się jakoś tak dopasowuje do ciała i muszę Wam powiedzieć, że on jest bardzo wygodny i właśnie zamówiłam sobie drugą taką, ale ona już jest krótsza i ma tutaj takie rozcięcia. Oczywiście jakoś niespecjalnie mi to przeszkadza, że ona jest troszeczkę w innym fasonie. Też jest taka raczej szeroka, bo zobaczcie, to jest M-ka, także tutaj też musicie brać chyba rozmiar mniejszy. Też ma długi rękaw, ja oczywiście już go sobie tutaj podwinęłam. I co? Ta jest taka różowo-granatowa. Dość ładna, myślę, że na teraz będzie ok. I te bluzki oryginalnie kosztują 59, ja za nią dałam 31. Kolejną rzeczą jest sweterek. Mówiłam Wam, że lubię ostatnio miętę i taką miętę połączoną z błękitem. I właśnie kupiłam sobie taki sweterek. Jak go zamawiałam, to powiem Wam, że myślałam, że on będzie troszeczkę grubszy. On też jest raczej taki szeroki. Rękaw ma długi, ale pokażę Wam z bliska ten materiał. On jest naprawdę mega cieniutki i tak naprawdę na teraz będzie idealny, na lato też będzie idealny, ale już tak na jesień to nie bardzo, bo troszeczkę on nawet prześwituje, więc sama nie wiem, czy będę nosiła jeszcze pod niego jakiś top. Zobaczymy. W każdym razie bardzo mi się on sam w sobie spodobał, więc stwierdziłam, że skoro go i tak taniej kupiłam, bo ja go kupiłam za 60 zł, normalna cena to 80, wydaje mi się, że to jest za dużo na taki cienki sweterek, no to go sobie już zostawię i wzięłam go w rozmiarze M. Zobaczcie. I tak jak mówię, on kosztował 60 zł. Kolejna bluzka jest również paski. Ja, słuchajcie, uwielbiam paski. Nie wiem jak Wy, ale wydaje mi się, że jest mało osób, które nie lubią pasków. Na Instagramie zauważyłam, że co któreś zdjęcie dziewczyny mają właśnie czy t-shirty, czy jakieś bluzki właśnie w paski. I to jest chyba taki trend, który zawsze będzie na topie, tak mi się wydaje. I właśnie zamówiłam sobie taką bluzkę biało-granatową, z taką białą obwódką przy szyi. Rękaw jest bardzo długi, ta bluzka jest tak troszeczkę za tyłek, też jest dość długa. Jest też dość cienka, ten materiał jest też taki przewiewny. Myślałam, że będzie grubszy, ale ja Wam powiem, że mi jest ogólnie raczej ciągle ciepło, więc nie przerażają mnie jakoś specjalnie te cienkie materiały. Bardziej pod kątem na przykład tego sweterka zastanawiałam się, czy on się nie będzie haczył czy coś, no bo to jest taki materiał jednak delikatny. No ale zobaczymy. Ta bluzka jest bardzo podobnego materiału, natomiast to nie jest taki sweterkowy materiał, tylko taki typowy jak t-shirty, takie no nie wiem. Sama w sobie jest bardzo miła i powiem Wam, że zdziwiłam się, że ta M-ka ma takie długie aż rękawy, ale fajnie, będę mogła sobie podwinąć, jak zresztą w każdej bluzce robię. I delikatnie też prześwituje. Jest jeszcze taka w kolorze szarym i czarnym, natomiast ja zdecydowałam się na paski, no bo tak jak mówię, ja uwielbiam paski. I ta bluzka kosztowała 49 zł. I właśnie, to była jedyna rzecz chyba, którą kupiłam w oryginalnej cenie. Mam też dwa swetry. Pierwszy swetr widzieliście w jakimś vlogu. I to jest taki sweter. Taki sweter w serek. Raczej krótki, taki sięgający dosłownie, no troszeczkę może za pasek. Nawet nie wiem, czy on do bioder. No może do bioder, w sumie z tyłu sięga.
Rękaw ma długi i jest taki, zobaczcie, taki, to jest taki kremowo-brązowy, bardzo fajny sweterek. On tak opada na jedno ramię, więc naprawdę wygląda ekstra. Nie jest taki przy ciele, bo on jest, zobaczcie, dość szeroki, więc spokojnie można go sobie zarzucić nawet teraz wiosną, gdzieś tam jak będzie troszeczkę chłodniej wieczorem. Jedyny minus tego swetra, ogromny minus, to jest to, że on się haczy. Ja tylko jak założyłam torebkę, to już zobaczyłam tutaj takie pohaczone z jednej strony. Natomiast oczywiście możemy sobie to wciągnąć czymś, wiecie, ostrym tam w środek. Nie będzie tego widać, ale no niestety materiał nie jest zbyt dobry. Pewnie dlatego oni przecenili ten sweterek, ponieważ ja go kupiłam stacjonarnie i on był przeceniony z 79 na 30 zł. Stwierdziłam, że za 30 zł wezmę i miałam go już kilka razy i naprawdę jestem bardzo zadowolona. I ostatnią już rzeczą jest sweter również w takim beżowo-kremowym kolorze. Powiem Wam, że od kiedy zmieniłam kolor włosów na bardziej ciepły, ja wszystko kupuję w odcieniach ciepłych, beżowych, takich złotych, brązach. Wcześniej bardziej kupowałam, jednak skupiałam się na rzeczach szarych, więc coś w tym musi być, że ja ostatnio tak właśnie przerzuciłam się na... Znaczy przeszłam na inny kolor włosów, a tym samym przerzuciłam się na inne kolory, bo ja zawsze kupowałam wszystko szare, a teraz jak się patrzę na swoją szafę, to ja mam mało szarych rzeczy. Chyba jednak mam więcej takich złoto-beżowo-brązowych. I właśnie ten sweter też taki zamówiłam. To jest rozpinany sweter, bardzo duży. Zobaczcie, ma długi rękaw, ma też kieszenie, jest bardzo duży, długi, sięga mi do kolan. To jest taka jakby narzutka, mógłby być w rozmiarze S. Ja go wziąłam M-kę, on był bardzo długo na wyprzedaży, teraz ich chyba nie ma. Natomiast ja strasznie chciałam mieć ten sweter, ponieważ on na pewno w składzie ma ileś tam wełny, już teraz nie pamiętam, poczekajcie. I on był przeceniony z... On ma 59% akryl, 23% poliamid, 15% alpaka i 3% elastan. I on był przeceniony chyba ze 100 i teraz nie wiem, 50 na 89? Jakoś tak, ja za niego dałam na pewno mniej niż 89, bo tak jak mówię, skorzystałam jeszcze z jakiejś tam promocji. Mógłby być w rozmiarze S, też by był dobry, natomiast no nie było niestety, była tylko M-ka, więc wziąłam sobie tą M-kę, ale jest bardzo ładny. Ma bardzo ładny kolor i nawet teraz będę go nosić, jak będzie chłodniej, bo w sumie nawet na trasę się nadaje, bo słuchajcie, tak nie wiem, jak go będę nosić zimą, jak on jest taki długi. Na pewno będzie mi wystawał spod kurtki, a na teraz będzie idealny. Tak? I na koniec pokażę Wam jeszcze łańcuszek, który dzisiaj kupiłam. Jest on w kolorze złotym. To jest taki bardzo delikatny łańcuszek z takim kamieniem na końcu, który się mieni. Przepięknie wygląda. Co jest fajne, on ma dość mocno, zobaczcie, regulowany tutaj tą długość, więc można go sobie tak, wiecie, nosić przy szyi, a można go troszeczkę tak opuścić niżej. Był jeszcze taki z kamieniem w kolorze czarnym, ale tamten jakoś mi się tak nie podobał, ten bardziej mi tak go przyłożyłam do szyi, stwierdziłam, że jest ładniejszy. I on kosztował 14,90. Spodobał mi się jeszcze taki... Czekajcie, o. Spodobał mi się jeszcze taki potrójny, ale niestety nie było, był tylko w kolorze srebrnym, więc stwierdziłam, że jak jeszcze dziś będę w HM-ie, to na pewno sobie tamten kupię, no i Wam pokażę pewnie w jakimś vlogu. Tak więc to już jest wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Zapraszam serdecznie na kolejne filmiki. Do zobaczenia. Cześć!